Witamy Państwa bardzo serdecznie. Cieszymy się, że tak licznie do nas przybyliście i że chcecie uczestniczyć w tym wydarzeniu, które wspólnie z Organizacją Polski Karp organizujemy. Jest nam niezmiernie miło z tego powodu. Będziemy dzisiaj gotować, degustować karpia, będzie kilka słów o karpiu. Mam nadzieję, że wszyscy będziecie stąd zadowoleni, że nauczycie się czegoś nowego, że przekonacie się, że karp to najlepsza ryba na polskim stole, czego Wam bardzo życzę. Życzę smacznego, dobrej zabawy. Mam nadzieję, że dużo ciekawych rzeczy wyniesiecie z tego dzisiejszego spotkania. Dzień dobry Państwu. Ja też witam bardzo gorąco i serdecznie. Bardzo się cieszę, że Państwo przybyliście z różnych miejsc, różnych powiatów. Cieszę się, że jest taka doborowa drużyna też, która będzie walczyć i gotować, tak jak widziałem. Same VIP-y też i nie tylko, także myślę, że potrawy będą świetne. Natomiast ja chciałem podziękować też organizacji tutaj na ręce pana Pawła Wielgorza, że do naszego dworu, do naszych obiektów tutaj skierowali właśnie możliwość zorganizowania, skierowali ten projekt. I cieszę się, że tutaj w tym miejscu, gdzie o historii dobrej, kiedyś się rozgrywało i dzisiaj, możemy mówić o polskiej rybie, możemy mówić o polskiej tradycji, możemy tę tradycję przekazywać tym też najmłodszym, ale nie tylko i tym starszym, bo o karpiu niewiele wiemy i dzisiaj ten karp ma ciężko konkurować na stołach wieloma rybami, które są reklamowane, szczególnie przez sieci handlowe, ale jak patrzę na Państwa, to jest najlepsza reklama potem, bo jak każdy zdegustuje karpia i pójdzie w teren i powie swoim rodzinom, przekaże, a potem też przyrządzi tego karpia na wigilijnym stole i nie tylko, bo nie tylko tradycja karpia powinna być na wigilijnym stole, ale cały rok powinniśmy spożywać polskie ryby słodkowodne, a szczególnie karpia. I to jest najlepsza promocja właśnie, taki przekaz. I liczę na ten przekaz, bo nie zawsze gdzieś tam w sieci handlowych ten przekaz jest dobry. Wręcz przeciwnie, sieci handlowe mają jakość globalną, a nie koniecznie to jakość polską, tradycyjną, czy to jakość rzeczywistą i niekoniecznie dominuje tutaj gdzieś ten przekaz prozdrowotny. Natomiast polskie produkty są wspaniałe, dobre. Cieszę się, że Państwo, żeście tutaj, że jesteście z nami i razem możemy zrobić coś dobrego dla polskiego karpia, dla polskich ryb, dla polskiej tradycji i poprzez to budowanie takiego patriotyzmu. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję, że przybyliście w imieniu własnym, mojej małżonki. Tutaj cieszę się, że są rybacy, ale cóż, jeśli by nie było konsumentów, konsumenci i dla rybaków, i dla producentów są najważniejsi, ponieważ jedni muszą produkować, drudzy dobrze, że chcą spożywać. Życzę dobrych doznań kulinarnych, życzę, niech wygra najlepsza drużyna i żebyśmy wynieśli z tego spotkania, wydarzenia jak najwięcej. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy Państwa gorąco i serdecznie. Czujcie się jak u siebie, bawcie się, odpocznijcie, bawcie się w tym roku. Tutaj myślę, że tutaj też będzie taka rodzinna, podlasko-mazowiecka atmosfera. Są też z innych stron Polski goście, niech się cieszą, będą z nami i niech czują się bardzo swobodnie, tak jak w rodzinie. Bardzo dziękuję, witam Państwa serdecznie. Ja jeszcze mam do Państwa prośbę, żebyście kibicowali drużynom, które dzisiaj biorą udział w potyczkach karpiowych, bo jest to dla nich wyzwanie, mam nadzieję. Jest młodzież, są dzieci, są przedstawiciele władz. Kibicujcie Państwo wszystkim i jeszcze jedna rzecz. Pozwolę w tym momencie na to, żeby wykorzystać kucharza, pana Kamila, żeby zadawać mu pytania. Jeśli macie pytania na temat karpia, na temat przyrządzania karpia, to nie wiem, czy teraz, czy może po potyczkach, czy w trakcie, ale też skorzystajcie z tego, że jest kucharz, że można go popytać, że można się dowiedzieć czegoś nowego. Jeszcze tylko jedno. Ja w różnych konstelacjach, w różnych sytuacjach widziałem panią Hanię Boczar, czy widziałem pana burmistrza Kołuszyna, ale w takiej czapce, w takich strojach to ich nie widziałem. I także panią Biesiadę Szarkę, także myślę, że i wszystkich VIP-ów tutaj witając, myślę, że przygotują szczególne potrawy i zdegustujemy. Brawa dla... Dziękujemy bardzo serdecznie. Proszę Państwa, przedstawienie drużyn nastąpi za chwilę. W tym momencie poprosiłbym pana Pawła Wielgosza, prezesa Organizacji Producentów Polskich Karp, o zabranie głosu. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry.
dobry, witam Państwa serdecznie. Przepraszam od razu za mój głos, ale ostatnie mrozy nie służą mi, ale mam nadzieję, że to się szybko zmieni. Cieszy mnie to bardzo, że po raz pierwszy ta impreza odbywa się tutaj, na ziemi podlasko-mazowieckiej. W zeszłym roku była to województwo lubelskie. Że tak licznie Państwo odwiedzili, jesteście zainteresowani, żeby spożywać tą wyjątkową rybę, jaką jest skarb. Tak bardzo to jest istotne, żebyśmy tego karpia spożywali jak najwięcej, ponieważ on jest nasz, on jest zdrowy, on jest polski, on jest dostępny praktycznie całą część roku. Jest tutaj lokalnie hodowany. To jest w dzisiejszych czasach bardzo istotne, że on nie potrzebuje przemierzać tysiące kilometrów, żeby trafić na nasze stoły. Ten karp jest hodowany u nas, lokalnie, w Ościbrodach i w naszym kraju. Także zachęcam do spożywania tutaj Państwo. Pod przewodnictwem Kamila pokażą, co możemy z tego karpia wyczarować, ponieważ to jest produkt wszechstronny gastronomicznie. Próbujmy, eksperymentujmy i zapraszam do mnie zabawy i kosztowania. Dziękuję bardzo.